Myślę, że byłem o krok od oszustwa na Allegro. Nic się nie stało, ale z tej nauczki płynie nauka, którą się z Wami podzielę, żebyście mieli bezpieczne zakupy na Allegro i jak najmniej kłopotów, w ogóle najlepiej w ogóle kłopotów w Allegro. Nazywam się Bernard Fruga i w tym kanale dzielę się podpowiedziami technologicznymi, zarówno jeśli chodzi o sprzęt, i software, jak i rozwiązania cyfrowe. Tak jak na przykład dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o Allegro. Historia była taka, że postanowiłem kupić to pióro cyfrowe na Allegro, znalazłem ofertę. Pudełko otwarte, cena chyba z 50 zł niższa niż normalnego, niż nowego. Wybrałem paczkomaty, zapłaciłem kartą Visa. No i potem po jakimś czasie miałem problemy z tym, żeby uzyskać fakturę VAT-owską od sprzedawcy, mimo że sprzedawca deklarował, że fakturę wystawia. Zacząłem szperać i się okazało, że w zasadzie ślad zniknął po tym sprzedawcy na Allegro. To znaczy, on się tam loguje, wciąż na Allegro, ale ileś osób raportowało, że zapłaciło i dostało towarów. Jeśli chodzi o moje prośby o faktury, kontakt się urwał. Natomiast ja mam święty spokój, to znaczy dostałem to, co miałem dostać, a to, że nie mam faktury, to bez tego jestem w stanie żyć. No i teraz, co ja takiego zrobiłem, że ja nie mam problemów i że mam święty spokój, że nawet jakby mi tego pióra nie wysłali, tak miałbym święty spokój, a ileś osób narzeka, że zostało oszukanych. Po pierwsze, bardzo ważna rzecz: zapłaciłem za ten zakup kartą Visa. I teraz, jeżeli płacę za zakupy kartą Visa albo Mastercard, to mam taką usługę ChargeBack. Bez względu na to, w jakim banku, dlatego że jest to usługa tej właśnie sieci, tej korporacji Visa Mastercard. Ja mam akurat nie kartę VNG. I teraz, jeżeli by się okazało, że to, co kupiłem, za co zapłaciłem kartą Visa, nie zostało przysłane. To przez mój bank uruchamiam procedurę chargeback i wtedy oni po sprawdzeniu tego, że faktycznie moje zażalenie jest zasadne, zwrócą mi pieniądze. Znaczy, oni są zobowiązani, żeby to zrobić, dlatego że każdy sprzedawca, który honoruje kartę płatniczą, czy Visa, czy Mastercard, podpisuje taką deklarację, która gdzieś otwiera go w którymś tam momencie na dochodzenie ze strony korporacji Visa czy Mastercard. Koniec końców. Jeżeli zapłaciłem kartą i nie zostało to przysłane, to jestem chroniony tak naprawdę przez Wizę, przez Mastercard, tą procedurą, właśnie chargeback. I stąd mój święty spokój. To znaczy, gdyby się okazało, że nie dostanę w ogóle tego pióra, czy w pudełku będzie coś innego, i zrobię zdjęcie, nakręcę filmik, otwierając to i pokażę, mówię, patrzcie, no zostałem oszukany, to pieniądze. Prawie na pewno dostanę. I to pierwszy, jakby sposób, to co prawdopodobnie mnie uchroniło w tej sytuacji. Nie wiem, czy sprzedający zdawał sobie sprawę z tego, że, że płatności kartą Visa będzie miał problemy, jeżeli nie wyślę. Będzie miał problemy nie tylko za Allegro, nie tylko ze mną, ale będzie miał problemy z prawnikami wizy. Natomiast dostałem to, dostałem to pióro. Druga sprawa, no to stosunkowo niewielki zakup. Znaczy, przy jakby moim budżecie, ten zakup za ponad 100 zł, to nie jest duży zakup, to jest stosunkowo drobny zakup. Czyli znajduję, klikam, Płacę, odbieram spaczkamatu, nie zastanawiam się, czyli, nawet, gdybym został oszukany na te 100 zł, no to mój czas jest więcej warty niż dochodzenie tego, żeby odzyskać te, te 100 czy 150 zł. Natomiast, jeżeli by już chodziło o jakieś większe rzeczy, większe zakupy, no to bym bardziej sprawdził sprzedającego. Prawdopodobnie wybrałbym też wysyłkę za pobraniem. Oczywiście jest możliwość, że masz za pobraniem, wyjmujesz coś z paczkomatu i się okazuje, że tam jest cegła. Natomiast tak, przede wszystkim, jeżeli coś odbierasz za pobraniem, czy od kuriera, czy z paczkomatu, i wydaje ci się to dziwne, tak, Czy paczka jest podejrzanie lekka, czy ciężka? No coś nie pasuje, prawda? Jeżeli będziesz miał cegłę w paczce, a kupiłeś książkę, no to prawdopodobnie poczujesz, że coś jest nie tak. No to oczywiście trzeba robić zdjęcia, czy najlepiej nagrywać filmikiem, to jak otwierasz tą paczkę, jak patrzysz, co jest. Jeżeli to jest dostarczone kurierem, to oczywiście protokół yy, przy kurierze, otwierasz tą paczkę, spisujesz protokół. Jeżeli to pobierasz paczkomatem, to w paczkomacie też masz opcję protokołu. Może zwróciłaś uwagę, że jeżeli coś odbierasz z paczkomatu, to możesz kliknąć funkcję mam uwagi do paczki. I wtedy po tym mam uwagi do paczki, wybierasz idę dalej, skanujesz tą paczkę, której masz uwagi, otwiera ci się skrytka i z powrotem umieszczasz tą paczkę do której masz uwagi, I to będzie potem sprawdzone przez Inpost i przez tego, który ci to wysłał. Także tutaj są takie możliwości sprawdzenia. Ale znowu jeżeli są to drobne zakupy, to czasem no, nasz czas jest więcej warty niż całe to dochodzenie. Jeżeli są duże zakupy, warto to sprawdzić. I teraz, w przypadku tego sprzedawcy, który wysłał mi to pióro, okazało się, że działalność gospodarcza była zarejestrowana parę tygodni przed zakupem. W momencie, gdy ja kupowałem to pióro, tam były dziesiątki produktów ładnie sfotografowane na tej stronie. Na dzień dzisiejszy, jeżeli tam wszedłem, tam nie ma ani jednego produktu. Yy, otworzyłem spór z tym sprzedawcą. O tą fakturę to w sumie jest bardzo mało ważna sprawa. I o ile przy otwarciu tego sporu, bodajże chyba tydzień czy dwa tygodnie temu, gdzieś się jakiś głos sprzedawcy pojawił. Od tego czasu Allegro pinguje tego sprzedawcę, prosimy o wystawienie faktury, nie ma w ogóle głosu od sprzedawcy, natomiast na koncie sprzedawcy widać, że on się każdego dnia loguje. Dzisiaj, na przykład, o 6 rano widać było, że ten sprzedawca logował się do Allegro, także gdzieś tam jakiś ruch jest. Ja nie chcę powiedzieć, że ta osoba, która sprzedawała, intencjonalnie chciała mnie oszukać czy innych, natomiast te feedbacki innych osób wskazują na to, że coś tam było nie tak. A mówię o tym nie dlatego, żeby gdzieś oczerniać tego jednego sprzedawcę, że on nawet wam nie podaje danych tego sprzedawcy, tylko o tym, że jest to pewna praktyka, o której Słyszę na Allegro, więc warto o tym pamiętać. Czyli pierwsza rada: płacimy kartą kredytową. Dlatego, że jeżeli masz problemy z produktem zapłaconym kartą kredytową, to masz procedurę chargeback. Inną opcją może być pobranie. Jest to czasem bezpieczniejsze prawda, niż płacenie z góry. No i jeżeli potrzebujesz już sprawdzać sprzedawcę, no to oczywiście oglądasz opinie. Te opinie nie muszą być obiektywne, ale jeżeli ktoś ma sklep od 10 lat, jeżeli każdego miesiąca ma setki transakcji, jeżeli transakcje są od klientów zadowolonych, no to jest mało prawdopodobne, że z dnia na dzień zamknie ten sklep, żeby cię oszukać na 100 czy 200 zł. Natomiast faktycznie, jeżeli ktoś założył ten profil, tą działalność parę tygodni wcześniej, praktycznie nie ma feedbacków, a ceny są na przykład niespotykanie korzystne i okazyjne, no to może się okazać, że faktycznie należy być mieć ograniczone zaufanie do tego typu transakcji. Co więcej, ja też preferuję przy wszelkich sporach z sprzedawcami na Allegro komunikację na piśmie przez system Allegro. Spotkałem się nie raz, nie dwa z informacją, ale wystarczyło do nas zadzwonić. Tak samo tego sprzedawcy. No ale proszę pana, po co pan spór otwiera tą fakturę? Wystarczyło do nas zadzwonić. No i potem kontakt się urwał. Okazało się że pewno, że gdybym tylko zadzwonił, to niekoniecznie sprawa byłaby rozwiązana. Także ja od wielu lat kupuję na Allegro. Większość moich zakupów robię robię na Allegro, więc chcę tym filmem powiedzieć. Allegro jest bezpieczne, warto korzystać z Allegro, tylko pamiętać o tym, że jest to dżungla. A w dżungli mamy i bardzo potulne, przyjemne stworzenia, które chcą się z nami przyjaźnić, ale mamy też drapieżniki. I żeby się przed tymi drapieżnikami ochronić, to dlatego sugeruję płatności kartą, że można było skorzystać z Chargeback oraz. Pilnowanie się, szczególnie jeśli chodzi o jakieś większe zakupy, pilnowanie się, od kogo kupujemy i korzystanie na przykład za pobraniem. Mam nadzieję, że było to pomocne, przydatne. Zachęcam oczywiście do polubienia tego filmu, do subskrypcji kanału i pogodnie Cię pozdrawiam.